Cześć wszystkim, z tej strony Domino, zapraszam na kolejny odcinek z Dead by Daylight, gdzie gram Michaelem Myersem i mam zamiar zabić wszystkich po cichu. Ciach! Nie słyszałaś mnie nawet, a ja cię słyszałem. I cię mam. Nie chowaj się, wiem, że tu jesteś. Czuję twój strach. Puściłaś bąka, tego się nie da nie czuć. Opa. Dobra, kto spierdzielił generator gdzieś tu w okolicy? Przyznać się, misiaczki. No, chyba ktoś siedł po grażynkę, tak? Czy nie? Nie. Wydawało mi się. Przepraszam, Grażyna, wyjdź tam sobie. Nie będę ci przeszkadzał. Gdzie jesteście? Grażynka uwolniona. Piru. Na szybkości. Gdzie to było? Gdzieś tam. Grażynka. Chodź. Tędy biegłaś. Chodź, chodź. Paletę? Kiedy ktoś rzucił tu paletę? Chodź, Grażyna, nie wygłupiaj się. Chodź, też cię znajdę. Znaczy znajdę. Już wiem, gdzie jesteś przecież. Szybko. Naprawili generatorek. Cwaniaki. Odciągają mnie chyba skutecznie, żeby móc ratować swoich kompanów. Oj, zaraz stracę. Zbili. Kurna, patrz! Mogłem cię jeszcze upierdzielić. Gdzieś ty poleciała? Chodź, nie wygłupiaj się. Ktoś musi wisieć dzisiaj na haku. Kurna, dałem ci uciec? Leż sobie, nie przeszkadzaj. Sobie. Dobra, gdzie te mordeczki wisiały? Dobra, bo ja tutaj zlamiłem. O, może nie zlamiłem. Zrum. O, halo, Grażynka. O, czemu przecież nie uciekniesz ode mnie? Czuję cię. Chyba zrobiłaś coś więcej niż bąka. Tam już się nie wróci. Może poczekam, aż wszyscy się wykrwawią, co?
Ty jesteś normalna, czy jak? Chodź, cię powieszę trochę. W ogóle kto cię powiesz? Co, może jakiś haczyk? Ten tutaj. Będzie chyba okej. Okay. Wyleczyli i chyba nawet wiem, gdzie pobiegli. Tam gdzieś jest jeszcze Grażynka. Mhm. Ja też umiem tak bić. Chodź, 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 chodź. Widzę cię. Nie uciekniesz już. Już jak cię widzę, to już cię zabiję. A ty już wisiałeś u mnie. Chodź. Znaczy wisiałeś. Krwawiłeś już u mnie. Chodź. Pokażę ci hak z bliska. To twój pierwszy raz na haku, co? Jak się czujesz? Gdzie są moje ofiary? Grażynę zdjęli. Idę po was. Mhm, latarką to se możesz. Powiem tak, szkoda tej latarki będzie. Gdzie paletka była? Chciałbym te punkty wziąć za nią. Gdzieś tutaj była paleta. O. Okej, chyba cię widziałem. A może tylko blisko. Tam cię widziałem. Chodź. Grażyna. Grażyna to dziewczyna. Grażynka. Gdzie idziesz? Niejaki Bartek. Dobra, wiesz co, Bartek? Bo ty zginiesz zaraz. A że jesteś Polak, najprawdopodobniej to masz u mnie chody. Resztę zabijaj. A ty masz szansę przeżyć. Gdzie jesteście, misie? Podejrzewam, że gdzieś na drugim końcu planszy. Myślałem, czy tam jesteście. Już idę po was, króliki. Nie przeszkadzaj sobie. Idziemy na haczyk. To chyba twój ostatni haczyk, co? Czy ty już wisiałaś wcześniej? Wisiałaś, ale tylko raz. To jest twój drugi. Chyba nie przeżyła. Przykro mi. Tam coś
coś jest. Bartku, mam nadzieję, że to nie ty. Bo jeśli to ty, to chyba cię zabiję. Cześć. Fajnie, że nie umiecie jeszcze uciekać. Mówiłem, gdzie masz w sobie wsadzić tą latarkę. Chodź, idziemy. Hak czeka. Dobra, idziemy, pogadamy sobie tutaj z kimś. Mam nadzieję. Tego nie widzę. Nie przeszkadzaj sobie tam, giń, giń. Tam już nic nie ma. Zostały im tu generator. O, już cię zdjęli. Patrz, kurna, jak szybko. Podejrzewam, że będziecie lecieć na generator od razu. Ty jesteś naprawdę niepełnosprytna. Powiedz sobie, zobaczę generator. Znaczy, powiedz. Gdzie ty jesteś? Dobra. Olać cię. Cześć, Bartek. Jak tam zdrówko? Aj, Bartek, Bartek. Nie chciałbym cię zabijać. Podasz sobie tutaj. Rzuć go. Gdzie jesteście? No teraz, bo ty mi się wykrwawisz, Stasiu. Tu cię słyszę. No wygryj mi się. Dobra. Tam kolega chciał cię ratować. Przerwałem mu. Niechcący. Jakbym wiedział, że idzie po ciebie, to bym poczekał. Chodź. Ty niestety zginiesz. Widzisz? Jak się jest Polakiem, to ma się chody. Jakbyś miała na imię Bartek. Grażyna Bartek. To wszystko byłoby okej. Bartek, obyś to nie był ty. Halo, moje misie. Muszę tak naprawdę zabić jeszcze jedną osobę. Tu nic. Poszli pewnie tam. Tak jest. I odwal się od generatora. Dobra, olać jego, idziemy. A może... Cześć! Może poziomik sobie bije na tobie? Dlaczego ja nie stalkuję już? Dobra, w takim razie, skoro nie mogę nic już zyskać, co jest dla mnie śmieszne, pobiegniemy, bo wiem, gdzie biegniesz.
tutaj, bo on tutaj jest. Nie? Ale są jakieś ślady, były. Mam głupi rozstrzał generatorów, będę tak biegał. Mają w ogóle bardzo dużo generatorów. Tutaj. Kurna, patrzcie, prawie go naprawili. Gdzie uciekłeś? Co, że tu się zbunkrowałeś za kamykiem? Nie. Tam. Znalazłem włas. Fajnie. Bartek, to dla ciebie szansa. Ten gościu jest dobry. Jak popełni błąd, to zaraz się spula stąd. Nie. Bartek! Idź w cholerę. Szukam twojego kolegi. A, to pewnie Bartek przeskoczył. Dobra. Potrzebuję znaleźć tamtego gościa. Podejrzewam, że będzie chciał ten generatorek dokończyć. Cześć, misiu. To twój koniec. Oj, patrz, jak mnie hak trollował. Kurwa. Uciekni. No nie wierzę. Ja pierdzielę, ale dałem się zrobić. Przez tą trzcinę naprawdę nic nie widać. On jest ranny, więc będzie pewnie szedł do Bartka, albo Bartek będzie szedł do niego. Ja pierdzielę, Bartek, ty jesteś naprawdę jakiś chłop. Gdzie jest tamten? Ślady krwi. Jeżeli próbujesz naprawić jeszcze raz ten sam generator. Nie. Czyli nie jesteś taki aż tak bardzo. Poleciałeś pewnie do innego generatora. Do tego, który jest najdalej. W międzyczasie. Teraz Bartek będzie próbował cię pewnie leczyć. Będziecie chcieli się spotkać, żeby się wyleczyć. Bartek może sam, ale ty raczej nie. Cwaniak. Ładnie pogrywa. Raz tu naprawia. Czyli... będzie miał dwa generatory praktycznie na pyknięcie. Kurwa, spakowałem się. Dobra, tutaj go nie ma. Muszę tak naprawdę pilnować tylko tych generatorków. Tam coś się dzieje. Oby to nie był Bartek. Kurna, znowu mi spierdzielił. To pewnie nie był Bartek.
Bartka bym widział. I czuł. Tam coś kluczki mówię. Czyżbyś poleciał prosto na tego? Chyba tak. To twój koniec. Ładnie cię przewidziałem, co jak zrobisz. No, zasługujesz na to, żeby cię uwolnić, ale... Dobra gra, gościu, niestety. Tak jak w życiu. Wszystko musi być sprawiedliwe. Uciekniesz, mówimy. I od razu wszczynę, no. Gość jest naprawdę dobry. Kurde. A ja lamię jak tylko mogę. Tak mi szybko w trzcinach uciekł. Taką okazję miałem. Bartek, ty chyba zginiesz jednak. Coś chyba zlamiłem. Mogłem tego Bartka upierdzielić i mieć spokój. Nie kopnąłem chyba w tamten generator. No dobra, zostały wam trzy generatory w sumie do naprawienia. Znaczy, trzy generatory, które możecie naprawić. Kurna, zasłużyłeś na to, żeby uciec. Naprawdę dobrze grasz. Już powinienem Bartka upierdzielić, a nie ciebie. Bartek tak naprawdę to tylko... mógł dostawać w palnik. Jeszcze na dzień dobry. Znaczy na pożegnanie. No i dobra, gościu, zostałeś ty. Bartek uciekł. W sumie tak jak planowałem, że Bartek ucieknie. Ale ty naprawdę dobrze grałeś, kurde. Gdyby nie ty, to oni by nie mieli szansy. Aj. Jeszcze teraz pewnie mi fachowo się zbunkrowałeś stąd. Ciebie nie słyszę, żebyś tutaj gdzieś był. Pewnie masz perka, który cię wycisza. Ale bez przesady, daleko to ty nie możesz uciec. Przecież się czołgasz tylko. Gdzie jesteś? Szkoda, że to stalkowanie nie działa na leżących. Ja bym się schował na twoim miejscu. Przedłużasz mi odcinek tylko. Uciekł? Wiedział, gdzie jest włas. Lol, oh my god. GG.
Dobra, moi drodzy, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!